Typy siedliskowe lasów. Przedstawiamy trzeci film z serii Typy siedliskowe lasu. Dotyczy on lasów liściastych, siedlisk żyznych i bardzo żyznych, gdzie drzewostan budują gatunki liściaste oraz jodła. Las świeży. Występuje w większości typów krajobrazów nizinnych na utworach zasobnych w węglan wapnia. Na piaskach pochodzenia lodowcowego lub wodno-lodowcowego, zwykle podścielonych gliną lub na glinach, pyłach i utworach pylastych. Spotykany jest także na terenie pasa wyżynnego w 5 i 6 krainie przyrodniczo-leśnej, tam gdzie osady pleistoceńskie grubszą warstwą przykrywają starsze geologicznie utwory. Gleby przede wszystkim brunatnoziemne, głównie brunatne właściwe oraz płowe. Rzadziej, na przykład w przypadku żyznych postaci kwaśnych buczyn, mogą to być gleby brunatno-rdzawe lub rdzawe właściwe. W przypadku wilgotniejszego wariantu siedliska mogą być gruntowo lub opadowo oglejone. Skład drzewostanu w dużej mierze związany jest z zasięgami głównych gatunków lasotwórczych osiągających w Polsce klimatyczne granice zasięgu. Świerka w drugiej krainie, buka w trzeciej oraz jodły buka i świerka w 5 i 6 krainie. W związku z tym mamy do czynienia z dwoma podstawowymi formacjami roślinnymi. Buczynami niżowymi i żyznymi postaciami kwaśnych buczyn związanych z formami morenowymi, północno-zachodniej i zachodniej części kraju oraz grondami na całym obszarze kraju z wyjątkiem gór. Wyróżnia się trzy odmiany regionalne grondów. Subatlantycki w krainie bałtyckiej i zachodniej części krainy mazursko-podlaskiej, grond środkowoeuropejski zajmujący obszar krain wielkopolsko-pomorskiej i śląskiej oraz grond subkontynentalny na pozostałym obszarze. Należy pamiętać, że tam, gdzie obok siebie występują grondy i buczyny niżowe, buczyny w naturalnym układzie zajmują bardziej eksponowane i cieplejsze, wypukłe formy terenu, np. szczyty i południowe stoki wzgórz morenowych. Natomiast grondy bardziej wilgotne i niższe formy wklęsłe, np. podnóża wzgórz lub dolne partie północnych stoków. Grondy zajmujące siedliska lasu świeżego nazywane są grondami typowymi, w przypadku siedlisk żyźniejszych lub wysokimi, w przypadku siedlisk suchszych i uboższych. Drzewostan buczyny w typowej postaci jest prawie czysto bukowy, pierwszej, drugiej bonitacji. Niewielką domieszkę mogą stanowić dęby, grab i klon zwyczajny. Warstwa krzewów jest na ogół słabo rozwinięta, tworzą ją z reguły podrosty buka. Natomiast warstwa runa jest stosunkowo dobrze rozwinięta, szczególnie w aspekcie wiosennym, kiedy kwitną geofity. Zawilec gajowy, fiołek leśny, przylaszczka, przebiśniek, groszek wiosenny. Najbardziej charakterystycznym gatunkiem żyznych buczyn niżowych jest perłówka jednokwiatowa. W aspekcie letnim towarzyszą jej marzanka wonna, gajowiec żółty, wiechlina gajowa, narecznica samcza, kostrzewa leśna oraz niewielkie skupiska mchów, żurawca falistego i płonnika strojnego. Stosunkowo rzadkim zbiorowiskiem żyznej buczyny niżowej jest występująca na klifach wyspy Wolin tak zwana storczykowa buczyna wolińska,
która wyróżnia się występowaniem storczyków, buławnika czerwonego i białego, gnieźnika leśnego i innych. W grądach subkontynentalnych drzewostan jest wielogatunkowy, złożony z dębu szypułkowego, grabu, tworzącego zazwyczaj dolne piętro, lipy drobnolistnej, klonu zwyczajnego, brzozy brodawkowatej i osiki, a w Polsce północnej także świerka. Warstwę krzewów tworzy leszczyna, jarzębina, podrosty drzew oraz trzmielina brodawkowata, której występowanie wyróżnia ten typ grądu. W runie, na ogół dobrze rozwiniętym, dominują gajowiec żółty, marzanka wonna, podagrycznik, dąbrówka rozłogowa, gwiazdnica wielkokwiatowa, narecznica samcza, kokoryczka wielokwiatowa oraz prosownica rozpierzchła. Charakterystyczne jest występowanie tzw. gatunków kontynentalnych. Tużycy orzęsionej, zdrojówki rutewkowatej. W uboższych postaciach tego grądu często spotyka się trzcinnik leśny, konwalię majową, konwalijkę dwulistną, paprocie, orlice i narecznicę krótkoostną, a nawet gatunki borowe, czernice i siódmaczek. Charakterystyczną cechą grądów jest występowanie, podobnie jak w buczynach, dwóch aspektów kwitnienia roślin w runie. Wiosną kwitną i zawiązują nasiona tzw. geofity, rośliny rozwijające kwiaty przed rozwojem liści drzew i krzewów. Jest to głównie zawilec gajowy tworzący białe dywany, przylaszczka, groszek wiosenny i fiołek leśny. Pozostałe rośliny rozwijają się pod okapem ulistnionych koron warstwy drzew i krzewów. Charakterystyczną cechą grądów subatlantyckich jest stała domieszka stanowisk buka. Podszyt tworzy tu głównie leszczyna, a warstwa runa jest znacznie uboższa w gatunki niż w pozostałych zbiorowiskach grądowych. Drzewostany grądu środkowoeuropejskiego wyróżnia domieszka buka, jaworu i klonu polnego oraz jarząbu brekinii. Częściej występują drzewostany złożone z obydwu gatunków dębu lub tylko z dębu bezszypułkowego. Dobrze rozwiniętą warstwę podszytu tworzą podrosty drzew, głównie grabu oraz leszczyna. Charakterystyczne jest występowanie w runie gatunków ciepłolubnych, przytulli leśnej i pszeńca gajowego. Warstwa mszysta we wszystkich typach grądu jest słabo rozwinięta. Spotyka się tu kilkadziesiąt gatunków mszaków, najczęściej żurawca falistego, merzyka groblowego i kędzierzawego. Las wilgotny spotykany jest z reguły w lokalnych, płaskich obniżeniach terenowych, także w dolinach rzek lub w sąsiedztwie lasów łęgowych, gdzie geneza ich powstawania wiąże się z zanikiem zalewów i degeneracją siedlisk łęgowych. Występuje na podobnych utworach jak las świeży, jednak stały lub okresowy, dość płytki poziom wód gruntowych lub nadmiar wód opadowych powodują zwiększenie ilości materii organicznej w poziomach akumulacyjnych i uruchomienie procesów glejowych. Gdy występuje stały, silny wpływ wód opadowych, tworzą się gleby opadowo-glejowe, z reguły właściwe, rzadziej stagnoglejowe lub amfiglejowe. Natomiast w przypadku stałego, silnego wpływu wód gruntowych,
Najczęściej mamy do czynienia z glebami gruntowo-glejowymi lub czarnymi ziemiami, właściwymi bądź murszastymi. Skład drzewostanu, podobnie jak w przypadku lasów świeżych, jest związany z zasięgami głównych gatunków lasotwórczych, to jest buka, jodły i świerka. Również w lasach wilgotnych występują dwa zasadnicze zbiorowiska roślinne typowe dla lasów liściastych, żyzne buczyny niżowe i grądy w odmianach regionalnych, które w odróżnieniu od lasów świeżych nazywamy niskimi. Lasy wilgotne w typie żyznej buczyny ze szczyrem spotykane są rzadko w krainie bałtyckiej i północno-zachodniej części krainy wielkopolsko-pomorskiej. W wysokiej bonitacji drzewostanie bukowym występuje domieszka jesionu i wiązu górskiego. W Runie dominuje szczyr trwały. Często występują storczyki, a wiosenny aspekt tworzą geofity, kokorycz pusta, ziarnopłon wiosenny i zawilec żółty. Drzewostan w grądzie niskim tworzy głównie dąb szypułkowy, jesion wyniosły, pierwszej, drugiej bonitacji z domieszką grabu, klonu, brzozy omszonej, lipy drobnolistnej, czasem olszy czarnej, a także buka w grądach subatlantyckich, klonu polnego w grądach środkowoeuropejskich oraz świerka, buka, jodły i jaworu w zasięgu występowania tych drzew. Dolne piętro stanowi na ogół grab z domieszką wyżej wymienionych gatunków drzew. Warstwa krzewów jest na ogół złożona z podrostów gatunków drzewiastych występujących w drzewostanie, którym towarzyszy leszczyna. Bez czarny, dereń świdwa, trzmielina zwyczajna i czeremcha zwyczajna. Runo może mieć różny skład roślinny. Wyróżnia się kilka postaci grądu niskiego. Grąd kokoryczowy, występujący głównie w zasięgu grądu subkontynentalnego i środkowoeuropejskiego z przewagą geofitów wiosennych. Kokoryczy pełnej i pustej, ziarno płonu wiosennego, złoci żółtej, zawilca żółtego i czosnku niedźwiedziego. Grąd czyśćcowy, występujący głównie w zasięgu grądu subkontynentalnego, bez kokoryczy, za to ze stałym udziałem czyśćca leśnego oraz grąd z ziarnopłonem wiosennym w zasięgu grądu subkontynentalnego. W aspekcie letnim warstwa runa jest zazwyczaj bujnie rozwinięta. Charakterystyczne jest występowanie roślin azoto- i wilgociolubnych, pokrzywy, niecierpka pospolitego, kopytnika, bodziszka cuchnącego, gwiazdnicy gajowej, jaskra owłosionego, czartawy pospolitej, czworolistu pospolitego, bluszczyka kurdybanka, kostrzewy olbrzymiej czy tużycy odległokłosej. Warstwa mchów na ogół jest słabo wykształcona. Spotyka się głównie gatunki z rodzaju Plagiomnium i Rhodobryum. Las bagienny, czyli oles, występuje na całym nizinnym obszarze kraju. Z reguły w bezodpływowych obniżeniach terenu lub w dolinach cieków różnego rodzaju. Wszędzie tam, gdzie utrudniony jest odpływ mało ruchliwych, płytkich wód gruntowych. Gleby torfowe lub torfowo-murszowe są typowe dla torfowisk niskich. Zbudowane z torfu różnej miąższości, podścielonego różnego rodzaju utworami. W przypadku odwodnienia wierzchnia warstwa torfu jest zmurszała. Drzewostan buduje olsza czarna trzeciej, czwartej bonitacji, czasem z domieszką brzozy omszonej, a w północno-wschodniej części Polski także świerka. Spotyka się też olsy, gdzie dominującym gatunkiem jest brzoza omszona. Warstwa krzewów jest na ogół słabo wykształcona. Złożona jest głównie z kruszyny, krzaczastych wierzb, głównie łozy i wierzby uszatej,
oraz pojedynczych podrostów gatunków drzewiastych, brzozy omszonej i świerka. Runo ma charakter wyraźnie kępkowy. Wokół kęp korzeniowych drzew, gdzie nie sięgają podtopienia maksymalnych stanów wód gruntowych, lokują się gatunki charakterystyczne dla borów mieszanych. Borówka czernica, konwalijka dwulistna, siódmaczek leśny, szczawik oraz mchy. Drabik drzewkowaty, płonnik pospolity, merzyk fałdowany, czasem rokietnik lub bielistka, a w rzeźniejszych partiach także rośliny grądów. Dolinki pomiędzy kępami, gdzie woda występować może okresowo na powierzchni, zajmuje roślinność szuwarowa. Do najbardziej charakterystycznych, wyróżniających ten typ siedliskowy należą tużyca długokłosa, psianka słodkogórz, przytulia błotna, karbieniec, kosaciec żółty, zachylnik błotny oraz wysokie tużyce, błotna i brzegowa. W przypadku występowania stałego lustra wody pomiędzy kępami pokrywa je z reguły kożuch rzęs trójrowkowej i drobnej. W przypadku przesuszenia wierzchnich warstw gleby runo zdominowane jest przez gatunki azotolubne, szczególnie pokrzywę, tworzącą górne piętro nad typową roślinnością olsową. Zdarzają się zbiorowiska olsów, gdzie olsza osiąga znacznie wyższą, drugą bonitację. Często są to olsy położone w silnie zabagnionych dolinach rzecznych, zwykle na podłożu pochodzenia morenowego, o lepszej ruchliwości wód gruntowych, dostarczających składników odżywczych. Jednak miąższość utworów organicznych kształtuje się na poziomie powyżej 1,5 metra. Charakterystyczną cechą tych siedlisk jest brak jesionu w drzewostanie. Runo, mimo iż spotyka się tu gatunki charakterystyczne dla łęgów, np. śledziennicę skrętolistną, żywokost lekarski, ma jednak kępkowy charakter, tak typowy dla olsów. Las wyżynny. Występuje w całym pasie wyżyn południowopolskich oraz w pasie pogórzy sudeckich i karpackich, a także w górach świętokrzyskich. Siedliska te związane są zarówno ze skałami zawierającymi węglan wapnia, jak i różnego pochodzenia skałami bezwęglanowymi. Najbardziej klasycznym przykładem gleb wytworzonych ze skał węglanowych są rędziny wytworzone z wapieni i margli, oraz niektórych skał pochodzenia wulkanicznego różnych formacji geologicznych. W pokrywach lessowych zalegających na skałach węglanowych powstają gleby brunatne właściwe, płowe i czarnoziemy. Często wykazują one ślady oglejenia opadowego. Ze skał bezwęglanowych różnego pochodzenia powstają najczęściej rankery brunatne oraz silnie szkieletowe gleby brunatne kwaśne, wytworzone w pokrywach stokowych lub też z utworów polodowcowych lub lessu, przykrywających skały masywne. Z reguły są dość płytkie. Zbiorowiska roślinne mogą mieć charakter podgórskich, żyznych buczyn karpackich i sudeckich z dominacją buka pierwszej, drugiej bonitacji oraz grądów w formie podgórskiej, subkontynentalnych na Podgórzu Karpackim i w krainie małopolskiej lub środkowoeuropejskich na obszarze krainy sudeckiej i śląskiej. Podgórską formę buczyn karpackich wyróżnia obecność jodły, która na skałach bezwęglanowych może dominować w drzewostanie. Natomiast w podgórskich buczynach sudeckich, sięgających swym zasięgiem krainy śląskiej oraz niektórych fragmentów wyżyny krakowsko-częstochowskiej i w górach świętokrzyskich, udział jodły jest zazwyczaj niewielki. Inne gatunki drzew, jak dąb szypułkowy w buczynach karpackich i bezszypułkowy w buczynach sudeckich oraz grab, klon zwyczajny, modrzew lub jawor, stanowią w tych zbiorowiskach niewielką domieszkę. Warstwa krzewów jest na ogół słabo wykształcona, złożona głównie z podrostów drzew.
W runie rozwiniętym płatowo, w zależności od zwarcia drzewostanu, dominuje marzanka wonna, gajowiec żółty i szczawik zajęczy, którego ilość wzrasta wraz z dominacją jodły w drzewostanie. Buczyny karpackie wyróżnia występowanie żywca gruczołowatego i wilczomlecza migdałolistnego. Natomiast w buczynach sudeckich spotykany jest żywiec dziewięciolistny i wydmuchszyca zwyczajna, często także perłówka jednokwiatowa. Osobną formę żyznych buczyn występujących na podłożu wapiennym stanowią ciepłolubne buczyny storczykowe, które najczęściej spotykane są w obrębie wyżyny krakowsko-częstochowskiej i wyżyny śląskiej. W runie występuje tu kilka gatunków storczyków – buławnik czerwony i mieczolistny, kruszczyk szerokolistny i rdzawoczerwony, gnieźnik leśny. Tło stanowi konwalia, perłówka zwisła, a w warstwie krzewów spotyka się różne gatunki róż, głuk jednoszyjkowy, dereń właściwy, dereń świdwa, wawrzynek wilcze łyko. Drzewostany podgórskich form grądu są związane przede wszystkim z pokrywami lessowymi. W drzewostanach podgórskiego grądu środkowoeuropejskiego dominuje dąb bezszypułkowy lub szypułkowy drugiej bonitacji z domieszką grabu i lipy drobnolistnej. Drzewostany podgórskiego grądu subkontynentalnego z dębem szypułkowym, zazwyczaj o złożonej strukturze gatunkowej i piętrowej, charakteryzuje większa domieszka buka i jodły. Warstwa krzewów jest zazwyczaj dobrze rozwinięta. Poza podrostami drzew budujących drzewostan w podszycie występuje leszczyna, trzmielina zwyczajna, kalina, suchodrzew, bezczarny i koralowy. Runo podobne jak w nizinnych lasach grądowych, z tym, że spotyka się tu gatunki przechodzące z siedlisk górskich, takie jak przenęt purpurowy, kokoryczka okółkowa czy starzec fuchsa. Na silnie zasadowych skałach pochodzenia wulkanicznego Pogórza Sudeckiego spotyka się jeszcze jedną formę lasu wyżynnego, a mianowicie zboczowy podgórski las lipowo-klonowy z dominacją lipy szerokolistnej oraz udziałem jesionu, brzostu, dębu bezszypułkowego oraz jawora i klonu zwyczajnego. Do charakterystycznych elementów runa tego zbiorowiska zajmującego trzy szczytowe partie stoków można zaliczyć marzankę wonną, szczyr trwały, dzwonek pokrzywolistny, kokorycz pustą. Las wilgotny wyżynny zajmuje zazwyczaj płaskie obniżenia oraz tarasy dolinne wśród cieków oraz na wypłaszczeniach i obniżeniach na zboczach i u ich podnóży, tam gdzie odpływ wód opadowych jest utrudniony. Gleby powstałe na skutek akumulacji zwietrzliny przemieszczonej do podnóża stoku mają charakter gleb deluwialnych, opadowo-glejowych lub szaro-brunatnych. Zbiorowiska roślinne mają postać wilgotnych podgórskich grądów subkontynentalnych, rzadziej środkowoeuropejskich lub wilgotnych postaci buczyn w obydwu typach regionalnych, albo też wilgotnych lasów jaworowych. W drzewostanie, niezależnie od typu zbiorowiska, zaznacza się niekiedy znaczna domieszka jaworu i jesionu, miejscami także olszy czarnej. Lite jaworzyny spotykane są rzadko, najczęściej z dużym udziałem jesionu, brzostu, rzadziej lipy szerokolistnej i jodły. Bonitacja drzewostanu nigdy nie schodzi poniżej pierwszej, drugiej klasy. Są to niesłychanie żyzne siedliska. W warstwie krzewów, poza leszczyną, czeremchą i bzem czarnym, zwykle dominują podrosty drzew.
prunie, poza gatunkami typowymi dla wyżynnych lasów liściastych, występują gatunki typowe dla siedlisk wilgotnych i bagiennych. Pokrzywa, czworolist, zawilec żółty, czartawa pospolita, niecierpek pospolity, czyściec leśny, ostrożeń warzywny i psianka słodkogórz. W wilgotnych buczynach i jaworzynach Pogórza Karpackiego dominować mogą gatunki wczesnowiosenne, czosnek niedźwiedzi, kokorycz pusta oraz kwitnąca latem miesiącznica trwała, którym mogą towarzyszyć górskie elementy siedlisk karpackich, żywokost sercowaty, szałwia lepka i parzydło leśne. W wyżynnych formach grądów niskich Pogórza Sudeckiego w aspekcie wiosennym dominuje kokorycz pusta i przebiśnieg, natomiast w żyznych buczynach sudeckich czosnek niedźwiedzi. Bardzo rzadko w podgórskich jaworzynach spotykana jest też całobrzega paproć języcznik zwyczajny, któremu towarzyszy paprotnik kolczysty. Las górski zajmuje głównie najniższą część regla dolnego, chociaż może występować także w środkowej jego części na żyźniejszych utworach. Usytuowany jest zazwyczaj w dolnych partiach stoków, ale w niższych pasmach górskich może zajmować także części środkowe, a nawet przyszczytowe. Występuje w Sudetach, Karpatach oraz w wyższych partiach Gór Świętokrzyskich. Jego występowanie związane jest z glebami powstałymi ze skał fliszu karpackiego, wapieni mezozoicznych w obrębie Krainy Karpackiej oraz zasadowych skał paleozoiku na obszarze Krainy Sudeckiej. Podłoże stanowić mogą również skały okruchowe pochodzenia deluwialnego lub rezydualnego, czyli powstałe na skutek wietrzenia skał masywnych. Gleby typu rankerów właściwych lub brunatnych oraz brunatne właściwe i kwaśne, wytworzone w pokrywach stokowych lub bezpośrednio ze skały macierzystej typowej dla budowy geologicznej pasma górskiego. W przeważającej części siedliska lasu górskiego związane są ze zbiorowiskami żyznej buczyny górskiej. Drzewostan tworzy buk pierwszej, drugiej bonitacji z udziałem jodły oraz domieszką jawora i innych gatunków liściastych. Podobnie jak w przypadku lasów mieszanych, siedliska lasów górskich Sudetów, Karpat i Gór Świętokrzyskich wykazują pewne zróżnicowanie lokalne, wynikające z różnic klimatycznych, geologicznych i morfologicznych. Dla Karpat charakterystyczne są zbiorowiska żyznej buczyny karpackiej. Stanowi ona żyzny lub bardzo żyzny, bogaty florystycznie las jodłowo-bukowy pierwszej, drugiej bonitacji z domieszką świerka w wyższych położeniach oraz jawora, klonu zwyczajnego, obydwu gatunków lip, a w wariancie silnie świeżym także wiązu górskiego i jesionu. Udział jodły może być różny, od pojedynczej domieszki do gatunku dominującego w drzewostanie. Występowanie tego gatunku jako komponentu fitocenozy jest podstawowym elementem odróżniającym buczynę karpacką od sudeckiej. Warstwę krzewów stanowią głównie podrosty gatunków występujących w drzewostanie. Runo jest zwykle bujne, wielowarstwowe i ma tendencję do tworzenia płatowych skupisk, często z dominacją określonych gatunków, np. marzanki wonnej, gajowca żółtego czy starca fuchsa. Przeważają tu niskie i wysokie byliny dwuliścienne, gajowiec żółty górski, szczyr trwały, kopytnik, żywiec cebulkowaty, tojeść gajowa oraz sałatnica leśna. Towarzyszą im paprocie, narecznica samcza i szerokolistna, zachyłka trójkątna i oszczepowata.
Wyraźny jest brak gatunków grądowych pojawiających się w buczynach podgórskich. Charakterystyczne jest występowanie tzw. subendemitów karpackich, żywca gruczołowatego, żywokostu sercowatego, paprotnika brauna, wilczomleczu migdałolistnego, szałwi lepkiej czy żywokostu bulwiastego, których nie spotyka się w buczynach sudeckich. Żyzny las bukowy z żywcem dziewięciolistnym, charakterystyczny dla krainy sudeckiej, cechuje znikoma domieszka jodły, co jest wynikiem zaszłości gospodarczych XIX i XX wieku. Warstwę krzewów, różnie wykształconą w zależności od zwarcia drzewostanu, tworzą podrosty gatunków występujących w drzewostanie oraz jarzębina i wiciokrzew czarny. Runo żyznych buczyn sudeckich również ma budowę płatową. W stosunku do buczyn karpackich wyróżnia je występowanie żywca dziewięciolistnego i wilczomlecza słodkiego oraz wyższa stałość i liczebność kostrzewy leśnej i wydmuchszycy zwyczajnej, które w Karpatach występują rzadko. Las wilgotny górski nie jest zbyt często spotykanym siedliskiem. Zajmuje zwykle dolne części uskoków skalnych oraz obrzeża źródlisk, miejsca wysięku wód stokowych i tarasy nadzalewowe potoków, wszędzie tam, gdzie nieprzepuszczalne warstwy skaliste lub pokrywy gliniasto-ilaste powodują spowolnienie odpływu wód opadowo-gruntowych. Charakterystyczne dla siedlisk lasu wilgotnego górskiego są gleby brunatne oglejone, szaro-brunatne, oglejone gleby inicjalne ilaste lub deluwialne właściwe, a przy znacznym uwilgotnieniu opadowo lub gruntowo-glejowe. Zbiorowiska roślinne mają zazwyczaj charakter wilgotnych buczyn karpackich lub sudeckich, albo też wilgotnych lasów jaworowych. Skład drzewostanu zwykle pierwszej, drugiej klasy bonitacji zależny jest nie tylko od położenia geograficznego, ale też od warunków geomorfologicznych kształtujących siedlisko. Na siedliskach połęgowych, powstałych na skutek erozji wgłębnej wód cieków, charakterystyczny będzie drzewostan z udziałem jesionu i jawora, brzostu oraz olszy szarej, a w przypadku Karpat także jodły. Silnie strome i kamieniste partie stoków będą zajmować wilgotne górskie jaworzyny. Natomiast w pozostałych, bardziej połogich i wilgotnych partiach stoków dominować będzie buk z domieszką jawora. W krainie karpackiej znaczną domieszkę może stanowić jodła. W warstwie krzewów, zazwyczaj słabo wykształconej, dominują podrosty drzew budujących drzewostan. Runo nadzwyczaj bujne, z dużą ilością geofitów wiosennych. Dla obydwu krain górskich charakterystyczne jest zbiorowisko wilgotnej buczyny z czosnkiem niedźwiedzim, któremu towarzyszą inne geofity – kokorycz pusta, śnieżyca wiosenna oraz złodź. Poza tym, oprócz gatunków typowych dla lasu górskiego, występuje szczyr trwały, czartawa pospolita, czyściec leśny, śledziennica skrętolistna, tużyca odległokłosa, niecierpek pospolity, gwiazdnica gajowa i tojeść gajowa oraz lepiężnik. W Karpatach spotyka się też wilgotną formę żyznej buczyny karpackiej z dominacją miesiącznicy trwałej w runie, a na stromych, kamienistych stokach utworzonych ze skał węglanowych jaworzyny górskie z języcznikiem zwyczajnym, paprotnikiem kolczystym, miesiącznicą trwałą i parzydłem leśnym. Las bagienny górski, czyli oles górski, jest niezmiernie rzadkim siedliskiem.
Niewielkie płaty olsu górskiego spotykane są w obydwu krainach górskich. Tworzą się w specyficznych warunkach ułatwiających stagnowanie wód gruntowych, co prowadzi do powstawania gleb torfowych o różnej, nieraz dość znacznej miąższości, które zalegają na nieprzepuszczalnych utworach gliniasto-ilastych lub litej skale. Drzewostan tworzy olsza czarna i szara słabej trzeciej klasy bonitacji. Częstą domieszkę stanowi świerk pospolity. Runo ma typowy dla olsów kępkowy charakter. Poza gatunkami typowo olsowymi, jak karbieniec, pępawa błotna, niezapominajka błotna, występują tu rośliny charakterystyczne dla górskich łęgów bagiennych, jak skrzyp leśny, a w Karpatach knieć błotna górska. Warstwa mszysta zwykle dobrze rozwinięta. Występuje tu merzyk fałdowany, drabik drzewkowaty oraz torfowiec nastroszony. Ten ostatni może w przypadku bardziej kwaśnych siedlisk tworzyć duże płaty.